kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiaj ze mną jest Marbi. Hejka! Dokładnie tak i dzisiaj nagrywamy wymianę kosmetyczek. Powiem wam, że od kiedy ten challenge pojawił się na YouTubie, ja zawsze chciałam to nagrać, ale nigdy nie miałam z kim i stwierdziłam, że to będzie idealny moment właśnie, żeby z tobą, bo wydaje mi się, że nasze makijaże będą się dużo różnić. Tak, wiesz, że dosłownie jak do mnie napisałeś, że czy nagramy tą wymianę kosmetyczek, ja kilka godzin wcześniej oglądałam u Agi Grzelak wymianę i miałam takie też, ej, ale to by było fajnie kiedyś nagrać i ja znowu miałam takie, nie, to jest przeznaczenie, że ty do mnie napisałaś w tym momencie o te kosmetyczki. Chciałabym zaznaczyć, że nawet nasze kosmetyczki się już różnią, tak. Moja jest wypchana, także ja nie dam rady jej zamknąć, a u ciebie widzę, że jest luz, więc... I w ogóle kosmetyczki pasują do nas. Tak. Także co, wymieniamy się, oficjalne przekazanie. Bardzo, strasznie ciekawa w ogóle. Wiemy na pewno, że używasz tego samego podkładu co ja, bo widziałam na TikToku. Tak, z Maybelline. Tak. Jaki masz kolor spineczek? Białe. A ty? Różowe? No, oczywiście, że tak. A i w ogóle przygotowałam do ciebie kilka pytań. Dobra. Dlatego muszę wyciągnąć od razu, albo możesz mi podać torbę iPada. Tania? Ej, ty masz różową torbę! Tak! Dobra, jesteś przygotowana na przyjazd do mnie. Tak. I mam tutaj przygotowane kilka takich pytań, żeby po prostu urozmaicić nam tą nagrywkę. Najpierw chyba sobie rozpakujemy i zobaczymy, co tutaj jest. Tak. Że pierwsze co, to mamy paletkę i to jest paletka od Fagaty z rozświetlaczem, bronzerem i różem. Ja już widzę, że używamy tego samego pudru. A jaki masz kolor w ogóle? Pound Cake. Ja mam jakiś ten taki truskawkowy, różowy w ogóle swoją drogą jest. Tego nie używałam jeszcze. Już widzę też, czym się różnią nasze kosmetyki. Ty masz takie czyściutkie. Nie, w ogóle. Ja umyłam wszystkie wszędzie. Mamy róż. Ja używam różu ogólnie mega mocnego i ty też masz taki, no, który ja bardzo lubię. To jest taki odcień cukierkowy. Tak, cukierkowy. Także bronzer widzę, że też jest w takim chłodnym odcieniu. W ogóle nigdy nie używałam nic z tej firmy. Mhm. Bo ja najczęściej robię najpierw wszystko na mokro, a potem do jeszcze na sucho. To ja tak samo. Ej, no, dobra, więc... to będziemy się zgadzać w tym. Mam ten setting spray, ja nie używam, także nie znajdziesz tutaj u mnie setting spray. Okay. Ale to mi się na pewno przyda, dlatego że jak zobaczysz, ile ja nakładam niektórych rzeczy, to, okay, to musi być spryskane. To jest puder, tak, taki w spresowany, tak? Tak, tak. To jest rozświetlacz, no zobaczymy, gdzie go później daję, no, ale on jest sypki, to jest taki jak brokat. Korektor. Tak? Korektor, okej. Okay. Mam paletkę. Jakie fajne kolory, bardzo stonowane. Tak, będziesz używać i tak tylko tego brązowego. A, tylko, dobra. Wow, żel do brwi. To będzie wyzwanie dla mnie. Ja nakładasz na to? Nie, ja w ogóle mam mega problem z ułożeniem brwi na ten żel. Kiedyś próbowałam. Ale ja mam ten żel na całe czoło dosłownie! Tak? To ja cię nauczę, tak, bo to nie jest tak trudne. Tak, sobie z nim poradzić. Kredka do brwi, bardzo ją lubię. Ja akurat mam teraz inną, ale z tej też korzystałam i jest super. Mój ulubiony podkład. 0,6. Ja mam tutaj tak. 0,3. Teraz już schodzi ze mnie opalnizna, ale najczęściej tak używam 0,6. Okej. Okay. Czy to oznacza, że ja będę robiła różowe kreski? O, tak. A czy wiesz, że ja nie potrafię robić kresek? Ale ja dzisiaj robiłam tutorial na to, jak zrobić makijaż z kresek. Mm-hmm. I to wygląda w ten sposób, że rysujesz jakkolwiek. Jak ci się zrobi kropka, to wykorzystujesz tą kropkę i na drugim oku robisz kropkę. Jak ci się zrobi kreska w inną stronę, to na drugim oku robisz sobie kreskę. Ale czyli rozumiem, że to nie będzie taka po prostu zwykła kreska, nie, tylko nie. Ona będzie... To będzie graficzna kreska. A ja tu widzę kolejną rzecz. Zaraz, czy to jest Charlotte? Tak, to jest kolejny rozświetlacz. Wow, w końcu będę mogła sprawdzić inny kolor. Tu akurat jest mocniejszy, dlatego że ja bardzo rzadko używam tego różu, bo on jest dla mnie za słaby. Za słaby? No, w sensie, wiesz, ja mam inny odcień. A to jest biały eyeliner. Tak. Ogólnie ja mam tutaj drugi. Może tobie się uda go otworzyć. Nie mogę odkręcić tego eyelinera od wczoraj. O. Ja jestem dobra w rozkręcaniu, ja zawsze wszystko rozkręcam. Co ty gadasz? Od wczoraj nie mogłam go odkręcić. Tym będzie ci lepiej. To do rzęs pewnie. Tak, tak. Okej, okay, no ja nie mam swoich rzęs, tak. W sensie nie mam doczepionych rzęs. Dlatego mam maskarę, ale no ty nie będziesz pewnie korzystać z maskary. Tak, to ty będziesz mogła użyć swojej maskary. Dobra, bo... spoko. Powiedz mi, od czego ty zaczynasz? Ja zaczynam od podkładu. Ja też od podkładu. Dobra. Także tamten. Ja podkład nakładam w dużej ilości. Czyli najlepiej dajesz sobie na rękę co najmniej takie dwie, trzy pompki. Dwie pompki? O Jezu, no. To ty się zdziwisz, że ja nakładam. Możesz sobie na przykład po kolei, żeby ci z ręki nie spływało, czyli najpierw dać jedną pompkę, a później na to nałożyć jeszcze drugą. O matko, dobra, nie ma, nigdy nie mam sobie tych podkładów. A ty, moja droga, natomiast robisz tak, wszystko wyciskasz i teraz tym tylko jakby przejeżdżasz tak szybko, szybko, szybko. Okej, dobra, a ja nakładam tą. No, będzie ciekawe, wiesz, jeszcze on jest taki jasny, będę musiała później się przyciemnić bardzo. Ej, no na ciebie on jest serio w sumie jasny. No.
Ja już widzę, jak go mam mało na buzi, nie? Ja mam wrażenie, że mi go nie starczy, żebym go rozprowadziła. Ale i tak masz go tak, no całkiem sporo. Tak? No. Jak się zaczęła twoja kariera w social mediach? Jak to wszystko wyglądało, od czego się zaczęło i tak dalej? No my już gadaliśmy tak. sobie, więc trochę wiemy, ale możesz opowiedzieć właśnie tutaj widzom. W sumie to pierwszy filmik dodałam, jak miałam 12 lat i to ja dosłownie pamiętam ten dzień. To jest też najlepsze. No. Czyli ja doskonale pamiętam dzień, kiedy ja nagrywałam ten pierwszy filmik. Siedziałam wtedy w swoim pokoju jeszcze w domu rodzinnym. Wtedy, jak dodałam ten pierwszy filmik, to miałam taki mega duży zapał do tego, że o, teraz będę nagrywać. Byłam wtedy jeszcze w 6 klasie podstawówki. Ja wtedy też byłam chora akurat na anoreksję, więc nie chodziłam za bardzo do szkoły. Mm. Miałam nauczanie domowe. Mm-hmm. Nie interesowało mnie właśnie wtedy znanie innych dookoła, bo nie miałam nikogo dookoła siebie, więc na samym początku naprawdę szło mi to mega fajnie. Dosłownie po chwili zaczęłam jeździć na meetupy, mieć YouTube i byłam taka totalnie podjarana tym światem. Aż poszłam do gimnazjum, gdzie dostałam tak dużo hejtu. Chyba nigdy w życiu na żadnym etapie nie dostałam tylu hejtu, co w gimnazjum. Po czasie jakby miałam już, wiesz, przerosło mnie to i przestałam nagrywać. Tak, nagrywałam w sumie dalej, ale nigdzie tego nie dodawałam. Mam całą po prostu teczkę plików z całego swojego życia, które nigdy nie ujrzało w ogóle światła dziennego. W trzeciej liceum, jak był już taki zaawansowany czas COVID-a, zaczęłam nagrywać na TikToka. Już skończyłam liceum, to już stwierdziłam dokładnie. Teraz w lutym będą 2 lata. W lutym stwierdziłam, jakby wiesz, dziewczyno, na co ty czekasz? Jakby i tak ciągle nagrywasz. Dlaczego nagrywasz to na taką małą skalę? Na małą skalę. Dla siebie. Tak, dla siebie. No i zaczęłam nagrywać na TikToku. I tak jakoś się później poszło. Pierwszy taki moment, w którym faktycznie zobaczyłam, że ktoś mnie ogląda, to był dokładnie równy rok temu w październiku właśnie, gdy nagrywałam One Thing About Me na TikToku. No a drugi taki mocny boost to był właśnie teraz od maja i tak naprawdę od maja zmieniło się moje życie już tak w 100%, nie? Odkąd był ten taki największy viral, jeżeli chodzi o pracę z ludami. Dobra, czy ty już jesteś ready, jeśli chodzi o podkład? Tak. Ja tak wklepywałam go tyle ciągle, bo ja jestem nauczona, że wiesz, tyle czasu mi to zajmuje. Właśnie ja byłam w szoku na początku, bo jak nałożyłam to dopiero i takie już miałam pełną warstwę i dołożyłam jeszcze i mówię, nie no, to mi się nie wklepie i tak klepałam, ale w końcu chyba nie wygląda to źle. Naprawdę nigdy nie miałam takiej ilości podkładu na sobie. Brwi na ten żel w zasadzie na początku. Czyli po prostu ja tam dałam ci taką kredkę, nie wiem czy ci dałam. Jeszcze tutaj są. A ja mam jeszcze tu. Tak, tutaj są jeszcze produkty. Kurde, to ja dużo rzeczy nie dałam. I teraz po prostu je zaczesujesz mocno do góry i później sobie takie, wiesz, ładnie układasz. Dobra. Kolejny krok to jest mokry brązer. Mhm. Jeszcze troszeczkę? No troszeczkę więcej ogólnie. Tyle? Tak. Tak, chyba tak. Okay. A masz jeszcze coś na ręce, czy już wszystko? Dobra, wszystko starczy. Następny krok to jest róż. Też w sporej ilości, takie mocne kropki, po 3 na stronę. Dobra, takie kropeczki. I teraz... Ej, ładnie te brwi wyglądają. Takie przezroczyste trochę. No, przezroczyste, ale bardzo ładnie. No ja już to wiem, ale czy ten różowy to zawsze był w twoim życiu, czy tak właśnie sobie go wymyśliłaś na potrzeby właśnie takiego, powiedzmy, takiej, nie wiem, wizerunku i tak dalej, żeby jakoś być charakterystyczna i żeby ludzie łatwiej cię zapamiętywali, czy jak to wyglądało? Wiem, że 90% ludzi myśli, że to jest właśnie stworzone pod wizerunek, pod tworzenie, a to jest totalnie nieprawda. I ja po prostu zawsze w swoim życiu miałam ten różowy. Może nie na taką skalę, jak to jest teraz. To było tylko i wyłącznie dlatego, że ja się po prostu bałam, wstydziłam. Nie czułam się na tyle pewna siebie. Plus w szkole nie do końca wypadało. W sensie wypadało. Wiedziałam, że jeszcze bardziej będę zwracała na siebie uwagę. Wiesz, gdzieś i tak zawsze w szkole była u mnie ta łatka. Nawet jak już nie nagrywałam youtuberki. Więc w szkole starałam się być taka jak najmniej rzucająca się w oczy. Ale i tak ubierałam się na różowo do szkoły. I w momencie, jak już zaczynało się zdalne, jak już kończyłam liceum, no to już ten różowy tak wleciał naprawdę porządnie. Bardzo porządnie, że ja dosłownie wywalałam swoje czarne ubrania z szafy, bo ja się nie czuję w czarnych ubraniach. Nie, ten kolor nie był tylko, wiesz, pod wizerunek, tylko naprawdę był częścią mnie tak naprawdę całe życie. No a że teraz był szał na Barbie, no to tak jakoś ludzie to po prostu zauważyli. A czy masz wrażenie, że ten róż zostanie z tobą tak na długo, czy że kiedyś, jak już będziesz
będę dużo starsza, to jednak on odejdzie. Nie wiem, bo teraz sobie nie wyobrażam siebie w innym kolorze. Mm-hmm. I mama się śmieje, że kiedyś będę tak jak zawsze, że nagle będę tylko beż, stonowane kolory, nie, nic różowego. U Berki też to nie było na taką skalę, że jakby wszystko było różowe. U tak. Ciebie no naprawdę tutaj rzeczywiście, no wiesz, jak one są same różowe. I jakby no wiesz, też masz pokój różowy, a jednak Berka to lubiła się ubierać, to było jej taki właśnie bardziej taki charakterystyczny, a to jednak róż u ciebie jest takim elementem życia po prostu całym. I teraz bierzesz korektor. Mhm. Teraz lecę w bronzer. Tak, używam tego i robię tak, że troszeczkę jakby sobie marzę nim po ręce. I teraz bierzesz gąbeczkę i wklepujesz sobie w policzki. Przez gąbeczkę, to będzie taki delikatny efekt. Tutaj na policzki właśnie, tak jak ty. Na czoło tak samo. Tutaj żuchwę, po jednej, po drugiej. Brodę tutaj od spodu. I nos i troszeczkę daję na powieki. To wszystko tam ilość? Nie, to tylko myślałam. To jest tylko na jeden policzek tak naprawdę. A, okej. Okay. No. I ja teraz używam pudru. Ja używam bardzo, bardzo, bardzo dużo pudru. Okej. Okay. Aha, bo ty jeszcze nosa nie konturowałeś, zapomniałam o nosie. Nie. Przed pudrem jeszcze to. I robisz sobie takie kółko na nosie. I dwie kreski jakby tak tu. I biorę teraz antybiotyk, bo zmagam się w sumie od 2 tygodni z zapaleniem pH-a ciągle. O matko, znam to. Totalnie. Ja jestem... Naprawdę, to jest moja trauma. Mm-hmm. W ogóle, jaka jest twoja ulubiona część robienia makijażu? Róż chyba. Od kiedy jakby zaczęłam używać różu, to nie mogę jakby przestać. Tak mi się podoba efekt, jaki daje róż, że... A wyobrażasz sobie, że jakieś 5 lat temu w ogóle nie używałyśmy różu? No, totalnie. Ja nie wiem, jak ja w ogóle żyłam bez różu kiedyś, nie? No. Coś, teraz jeszcze nie, to ma tak pobyć w sobie, tak dopóki nie skończysz całego makijażu. Serio? No. Już ty mordy. Dobra, dołożę jeszcze. Tak, no, to sobie dołożę, jak już strzypałaś, bo to się musi upiec. To To jak nie będziesz robiła tutaj. Okay. Ja robię tak, że po prostu nakładam i nawet go nie strzypuję, tylko jakby od razu wklepuję go. Aha. Kolejny krok to brwi. Mhm. Ja najpierw wyrysowuję sobie kształt tą kredką. Tak jakbyś robiła brwi, robiłaś kiedyś brwi pomadą? Tak. Technika jest taka sama jak robienie brwi pomadą, czyli robisz sobie dosłownie kształt brwi. I później na to będziesz nakładała ten żel. Mhm. I jakby on ci będzie rozpuszczał tą kredkę, więc to będzie tak jakby takie dokładne wypełnienie, nie? Dobra. Musisz skończyć ten bronzer, bo ja to i brązuję. To jest mój ulubiony etap. Ja tak? kocham Brązerować. Dobra, to zadam ci od razu kolejne pytanie. Właśnie, jaki jest kosmetyk, bez którego nie mogłabyś żyć? Taki, bez którego po prostu nie wyobrażasz sobie makijażu swojego. Ale mnie zagięłaś. Ja bym chyba wybrała róż teraz. Róż? No, mimo tego, że mój ulubiony właśnie etap to jest bronzering. Samym bronzerem bez podkładu jest mi ciężko uzyskać jakiś efekt taki wow. Co mi to da, że ja sobie wykonturuję buzię, jak nie mam na sobie podkładu? A jak mam, daję sobie róż nawet na buzię bez podkładu, bez korektora, bez niczego, to ta buzia jest od razu taka promienna. To prawda. Tak od razu jakby się wygląda zdrowiej. Tak. Coś tak. W tym stylu, no. Chociaż często jest też tak, że jak się nie maluję, to chociaż sobie brwi zrobię. No właśnie, jak ja bym miała wybrać taki jakby taki etap makijażu, bez którego jakby, no nie wyobrażam sobie po prostu, to zdecydowanie właśnie byłyby to brwi, mimo to, że właśnie mój ulubiony jakby proces robienia, że coś, co daje mi tak jakby największy efekt, widzę po prostu na twarzy, to jest róż, to nie wyobrażam sobie wyjść bez pomalowanych brwi. Kurde, ja miałam zawsze taki też kompleks brwi, że one no nie podobały mi się jakoś za bardzo, to zawsze lubię sobie je podkreślić i tak dalej, chociaż i tak teraz nie robię aż tak mocnych brwi jak kiedyś. Ja też. No. A jesteś team clean girl, czy bardziej taki full make-up? Ja lubię full make-up, ale który wygląda clean. Mhm. Wiesz, o co chodzi? Tak, no, tak, żeby tak wyglądać. I lubię, jak jest dużo makijażu, tak. Ale żeby to wyglądało tak ładnie dziewczęco, kobieco, nie tak za mocno, nie? Jaki masz kolejny krok teraz? Róż. Tego ostatnio używam dużo mniej, mimo to, że to jest mój totalnie ulubiony róż. Mega ci polecam, róże z Milka są cudne. To ostatnio używam tego i wydaje mi się, że ten też tobie bardziej podpasuje. Dobra. I robię takie dwie kropki mocne, takie intensywne dwie kropki na jedno i na drugie policzek. Na jedno i na drugie policzek. A ja teraz używam tego kleju i co? I mówisz, że to mi wyczesze tą kredkę? Tak, i też sobie najpierw używasz do góry i też sporo, możesz tam śmiało walić tego kleju dosyć sporo. I dobra, chyba mi się podobają te brwi, w sensie wydaje mi się, że mogą wyglądać ładnie na mnie i że może że zacznę takie robić, bo tym żelem dużo jest zabawy, a to jest takie mega szybkie. Mm. I jakby serio widzę, że efekt jest bardzo podobny, nie wiem jeszcze jak będzie się trzymał jakby. Bardzo mi się podoba póki co, jak to wygląda. Teraz dajesz go sobie pod oczy i robisz sobie tak, jak tutaj są te, to sobie robisz takie dwie malutkie, delikatne
kreski. Dobra. Zauważyłaś, moment, że mamy podobne jakby etapy makijażu? No. Że równo idziemy w miarę, tak. Tak. No, ej, mega ładnie to wygląda. No, spoko wyglądają. Fajnie to wygląda. I teraz co? Podkładem czy korektorem? Korektorem. Czy... I sobie normalnie lecisz, wiesz, tak. Wiesz, jak się wyczesuje. Jaka byłaby taka twoja wymarzona współpraca? Jakbyś, nie wiem, może jakaś kolaboracja, albo może jakaś paczka, albo może jakiś prezent, albo może jakieś, nie wiem, cokolwiek, co byś chciała. I z czego byłabyś tak turbo zadowolona, co by dało ci ogromną satysfakcję? O kurde. Ja mam tak jakby dwa cele w głowie. To strasznie chciałabym wydać swoją lalkę. Bardzo. To jest gdzieś tam jakieś takie moje mini marzenie, żeby była ta lalka. Więc to jest takie... Pierwsza rzecz, a druga rzecz to przez to, że ja się na tym TikToku, powiedzmy, że wywodzę z makijaży, od tego zaczynałam, to strasznie chciałabym mieć jakąś współpracę kosmetyczną i marzy mi się, żeby moja twarz wisiała w rozmaniu. Właśnie dla mnie też taką współpracą, która to by była na przykład jakieś takie marzenie, to jest kolaboracja na przykład z jakąś taką firmą typu, nie wiem, Adidas albo Nike, New Balance, jakieś może z jakimiś ubraniami i właśnie, żeby jakiś billboard czy coś w tym stylu, jakby było właśnie na jakiejś takiej reklamie, to by to było takie... Reklama nawet w telewizji, coś takiego, bo ja strasznie chciałabym pokazać mojej babci, że patrz, patrz, to jest to ja w sklepie. No ja też takie. Właśnie dla mnie to by było takie coś, że nie wiem, czy to by znajomi zobaczyli, czy właśnie rodzice, to by było takie, że duma. To jest moje marzenie, ale ja bardziej to traktuję jako cel, nie? Że... Tak. I teraz bierzesz sobie ten korektor i jak masz jakieś niedoskonałości, chociaż widzę, że ty nie masz jakiegoś dużego problemu z nimi, ale jak masz, to sobie to możesz dołożyć. Sobie... No i właśnie jakiś produkt taki, nie? Tak. To jest chyba, wydaje mi się, marzenie każdego influencera, żeby wypuścić jakiś taki swój produkt, czy to właśnie tak jak u nas na przykład mogłyby być to kosmetyki. Tak. Teraz robimy oczy. Ja zawsze robię coś właśnie z użyciem różowego eyelinera i białego eyelinera. Strasznie lubię to połączenie. Dzieci mogę podpowiedzieć, że ja na przykład najbardziej lubię zaczynać od białego eyelinera i robić sobie taką kreskę. Falę taką. Tu, coś takiego. A tu różowym serduszka. Coś. Okay. Jak ja tak naprawdę, co ci wyjdzie? To ci wyjdzie. W ogóle te produkty, jakbym zobaczyła te produkty gdzieś na półce, to bym powiedziała od razu, że to ty. Ja teraz pudę. I sobie po prostu robisz też taki baking, tylko że nie nakładasz go tak dużo. Dobra. Tylko dosłownie nawet możesz otworzyć sobie i ja ci jakby nabiorę i robisz coś takiego. Jezu, różowy. Tak, różowy. I od razu to wklepujesz. W sensie nie zostawiasz tego, tylko od razu pod to... Pod dwa? Ja nie jestem dobra w takie rzeczy, naprawdę. Ja nie potrafię robić takich rzeczy i mi się wydaje, że to wyjdzie katastrofa jakaś. To ogólnie się zawsze wydaje trudne. I co, i taką falkę sobie zrobię? Tak. Już ja mam codziennie tak naprawdę inny ten makijaż z tymi eyelinerami, bo to wychodzi po prostu wpływem emocji. Tak, natchnienia. Tak. Ej, ale patrz, zamykam oko. No, mogłaś sobie to trochę wyżej pociągnąć. No, ale nie, wiesz co, zrobię tak, że tak? Dasz mi... Jasne. A, mam patyczek nawet. Faktycznie zrobię to jakby na taką. No. Tak, no. Nie będę tego sobie... góry. A jakbyś na przykład lubisz podróżować? Tak. To mnie to tak ciekawi, bo jednak ja swój content w dużej mierze opieram na podróżowaniu. Tak, mi się w ogóle marzy, żeby właśnie zrobić taki typowo contentowy wyjazd. I marzy mi się właśnie stworzyć taką ekipę dziewczyn, które też nagrywają i wiesz, pojazd na taki babski wyjazd, typowo contentowy. Ja też. Macie kto robić zdjęcia, nagrywać. Ktoś, kto jest chętny do tego, nie? I rozumie to, że cały wyjazd chcesz nagrywać, bo to jest twoja pasja, to jest gdzieś tam twoja praca. I wiesz, jak jedziesz ze znajomymi, którzy nie są w tym świecie, to mimo tego, że oni ci nie powiedzą wprost, że Jezu, ty ile robisz tych zdjęć, to mają jakieś takie, wiesz, tak, że widać po ich reakcji, że no czasami to już trochę za dużo tych zdjęć, że ciągle musisz do kogoś podchodzić i mówić, a zrobisz mi zdjęcie, a zrobisz mi zdjęcie, a na przykład jak ktoś jest sam twórcą, to bez problemu zrobi ci te zdjęcia, nie? Dokładnie. Nie zrobi ci problemu, że musisz robić mu zdjęcia, bo za chwilę on będzie cię prosił o te zdjęcia, więc... A gdzie na przykład byś chciała, jaki kierunek? Nie, to jest w ogóle chyba obojętny na ten moment. Ja strasznie mało zwiedziłam z takich zagranicznych miejsc, więc większość to jest po prostu dla mnie nowość. Ja jestem w stanie pojechać gdziekolwiek. Dobra, Bali. Bali to jest moje takie gdzieś wymarzone miejsce pod taki content z willi, z basenem. No ja byłam teraz te wakacje ze znajomymi właśnie moimi na Bali i było przecudownie, naprawdę. No to... Dobra, czy coś takiego? Tak, idealnie. Tak? To jest typowo moja kreska. Ale ładnie to
podoba mi się. Jeśli jak połączysz to z różowym, to będzie już w ogóle. Okej, nałożyłeś puder. Okej, no to teraz proszę sobie, jeżeli chcesz, jeszcze wyblurować sobie, bo on tak ładnie to wszystko jakby pory ci zakryje, nie wiem, cokolwiek. Ja sobie go nakładam gąbeczką, taki puder, czy tak mi wygodniej niż pędzlem. W ogóle ja nie używam prawie w ogóle pędzli. No właśnie tak, że ja mam tutaj tyle. Tak, ale zaraz, jeżeli będziesz chciała, to ci dam do tego, bo mam właśnie też pędzle do tych suchych produktów. A z tych miejsc, w których byłaś, to jakie jest twoim ulubionym? Teneryfa. Teneryfa? Mam straszny sentyment też do Teneryfy i wydaje mi się, że dlatego ona jest moim ulubionym. To był mój pierwszy lot samolotem na Teneryfę. I byłam wtedy tam z moją ówczesną przyjaciółką i to był taki, wiesz, babski wyjazd właśnie wtedy. No to teraz używasz sobie tych dwóch produktów i po prostu poprawiasz sobie to, co już zrobiłaś. One nie są w miarę równe, nie? Nie, to są równe. Tak, tak. Ale super, że lubisz takie mocne konturowanie. Powiem ci, że ja na razie naprawdę bardzo dobrze się czuję w tym makijażu. Ja też. Ja też póki co mi się podoba. Nie czuję jakiejś super znacznej różnicy. Tak, i to jest lekkie oszustwo, bo masz różowe rzęsy. Rzęsy, tak. I w ogóle mam rzęsy, więc jakby ja i tak będę... Ty będziesz nadrabiała w sumie swoim stylem przez twoje rzęsy, a ja swoim przez swoje, nie? Więc to... Ja bym zrobiła pewnie serduszka na końcu. I co, po jednym takim robisz? Tak. No, zrobiłabym je gdzieś tak w tym miejscu. Dobra, pod brwią. Tak. Ej, ale powiedz, spoko chyba ze... Tak! No, spoko. Mega, nie? To wygląda. Dobra, no co, wydaje mi się, że jeśli chodzi o eyelinery, to... Czy jeszcze chcesz, żebym coś dołożyła? Nie, nie. Dobra. Teraz możesz sobie strzepać już puder. Róż, no to teraz rozświetlacze. Używasz sobie na policzki jakby, no tak na kości policzkowe. Dobra. I później ci powiem co. W ogóle ja bardzo lubię też dużo rozświetlacza i w ogóle. Mam paletkę. I tam masz bronzer w kamieniu. I róż w kamieniu. A ten bronzer sobie tak po prostu jakby... Tak, no jak wiesz, podbijasz sobie ten kontur, który miałeś zrobiony. Zobacz. Co uważasz? Tak, uważam, że jest spoko. I teraz na czubek nosa. Też tym? Tak, też tym. Takie kółeczko sobie robisz. No, dużo. Jeszcze? Dużo, no. Kurde. No, pokaż się w lustrzu z tym. Okej, jest dobrze. Jest idealnie. Teraz takim pędzelkiem. I też rozświetlasz sobie, przyjeżdżasz tutaj po jakby, wiesz, czubku nosa. I tak do samą górę, czy tylko w jakieś miejsce? Tylko tak jakby po środku. I później na łuk kupidyna, na usta, nie? Ja mam... problem z tym łukiem kupidyna taki, że ja sobie tutaj nakładam. Później jak maluję usta, to mam wrażenie, że ten rozświetlacz praktycznie znika. I że ja go nie widzę. Trochę tak jest, dlatego ja później jak robię usta, to jeszcze dokładam ten rozświetlacz. I mega ładny jest ten bronzer. I teraz jeszcze różowy. Takim pędzelkiem. I kącik oka i tak jakby, wiesz, pod spodem i na górze. I teraz ten drugi rozświetlacz. Dobra. Tylko uważaj, bo on bardzo wycieka, więc jakby odkręć go sobie tak delikatnie pionowo. I sobie jedną kropkę, drugą kropkę i potem to sobie też palcem rozprowadzam. Czy tyle wystarczy? Tak, zdecydowanie, no. A ja chyba sobie nawaliłam za dużo tego różu. Ładnie, ja tyle używam. Okay. Tak, ja tyle używam. Im więcej róży, tym lepiej. Ale wydaje mi się, że chyba wystarczy, nie? Tak, tak. No. Dobra. I teraz w sumie robię już usta. Aha, jeszcze rozświetlasz. To mam ten rozświetlacz, ale jakby nie daje zbyt dużo. Aha, coś takiego? Tak. I tylko tyle? Tak, i tylko tyle, no. Następne, pokaż się. Okej, no to ja później robię rzęsy, ale ty masz zrobione rzęsy, więc teraz kreska. Robię tym cieniem, trzymaj, i ja robię ją takim pędzelkiem skośnym, proszę bardzo, i robisz po prostu sobie tak, lekko ją wyciągasz i bardziej tak blendujesz tym pędzelkiem. Nie wiem jak to nazwać, taka rozblendowana kreska, i później ją też w kąciku oka. Muszę przytrzymać moje rzęsiory. Zawsze jak robię na tym oku kreskę, to jest okej, a jak zamykam te oko i mam patrzeć tylko tym, tak słabo widzę. I co, i teraz mam zrobić sobie moje rzęsy? Tak, tak, możesz sobie już robić rzęsy, no bo ja w sumie zapomniałam o takim etapie. A powiedz mi, miałaś kiedyś taką sytuację, że poznałaś jakiegoś influencera, z którym spotykałaś, i w sensie którego widziałaś, obserwowałaś przez internet i okazał się totalnie inną osobą? Musisz mówić oczywiście kto, ani nic, ale czy miałaś kiedyś taką sytuację, że się po prostu jakby zawiodłaś, rozczarowałaś, że to było zupełnie coś innego niż jakby oczekiwałaś po tej osobie? Tak, ale miałam różne sytuacje. Miałam takie sytuacje, że znałam kogoś, kogo obserwowałam i totalnie się zawiodłam i do tej pory uważam, że jestem bardzo zawiedziona. Mam takie sytuacje, że kogoś poznałam, zawiodłam się w pierwszym momencie poznania, poznałam później bliżej te osoby już jako twórca z twórcą, już się polubiliśmy, ale w momencie, gdy że byłam na przykład na jakimś evencie i podeszłam do tej osoby, żeby właśnie zagadać, żeby się poznać, bo ja strasznie lubię poznawać nowe osoby. No, ja w ogóle nie mam problemu, żeby podejść do kogoś
i powiedzieć: o hej, jestem Marvin, w ogóle co tam, nie? Dla mnie to jest strasznie naturalne i w momencie takiego podejścia do tej osoby właśnie wtedy totalnie mnie zlała, jego potraktowała mnie tak bardzo oschle, nie? Kilka miesięcy później znowu się poznałyśmy przez jakiś tam grono znajomych i już było super. Ja sobie to tłumaczę czasami tak, że może niektórzy po prostu nie są przygotowani na taką otwartość innych osób i... No ja tak, żeby podejść, żeby na przykład do jakiejś osoby, także hej, się przedstawić i tak dalej, to raczej nie, bardziej na przykład jeżeli jestem z kimś, kto zna daną osobę, to wiesz, na pewno jestem pierwszą osobą, która wystawi rękę i powie, że tak. Hej. Ale generalnie uwielbiam poznawać nowe osoby i właśnie zawsze jest tak, że jak jadę na jakieś eventy do Warszawy, to później wracam i mam po prostu pełno nowych osób, które poznam. I dlatego właśnie ja to uwielbiam tak samo. Właśnie ja miałam często takie sytuacje bardziej, że nie, że się na kimś zawiodłam, że rozczarowałam czy coś w tym stylu, tylko może czasem też, ale najczęściej mnie zastanawia takie, że są influencerzy, którzy mają właśnie tak bardzo dużo jakby takie mniemanie wysokie o sobie, że jakby to, że ty jesteś mniejszym jakimś influencerem albo coś w tym stylu, to nie powinieneś się w ogóle do nich odzywać. Tak, ale ja ogólnie zauważyłam, że w środowisku influencerów większość takich właśnie osób, które mają takie duże mniemanie o sobie, to są ci influencerzy ze świata beauty. I nie chcę nikogo tutaj w tym momencie obrażać ani nic, ani wskazywać konkretnych osób, ale też bardzo często są to mężczyźni, którzy prowadzą konta makijażowe. Okej, to ja nigdy się nie poznałam z nikim, chociaż możliwe, że kiedyś miałam okazję poznać, ale nie miałam takiej styczności bliskiej z kimś, więc ciężko mi powiedzieć, ale... To ja na wielu eventach po prostu tak... takie miałam odczucie, nie? Ale jakby nie chcę też wrzucać wszystkich do jednego fora, bo poznałam też, wiesz, dużo mężczyzn, którzy prowadzą konta makijażowe, którzy są super, ale znaczny procent właśnie tak mnie... usta. Najpierw sobie obrysowujesz kredką, ulubiona kredka i jej już nigdzie nie ma. Właśnie, zamówiłaś już kalendarze adwentowe, czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie. Też. A jaki planujesz? Lalka. Jak sobie pomalowałam dolne. No, jak lalka. Jak taka lalka z horroru trochę? Nie, taka. Z horroru nie, ale jak taka z takiej wystawy, wiesz, taka, no takiej po prostu z jakiejś bajki albo coś. Teraz, moja droga, biała kredka na dolną linię wodną oka, a czarna kredka w sam kącik, dosłownie tutaj troszeczkę jej tylko, żeby podkreślić jakby tą kreskę bardziej. A ty dajesz na środek błyszczyk. Dobra, co teraz? Psikasz ty sprayem. Czujesz się jak ty, czy czujesz się jak ty w innym wydaniu zupełnie? Szczerze, czuję się lepiej. O kurde! Naprawdę, mega fajnie. Mega się dobrze czuję, się tak, nie wiem, tak uroczo, tak po prostu. No. To nie jest taki zwykły dziewczęcy makijaż, tylko to jest taki właśnie bardziej podpasowany do influencerki. Wiesz, o co chodzi, że jakby tutaj się coś dzieje, coś jest ciekawego i jakby... Bo on ściąga tam takie uczucie ciężkości z makijażu w momencie, gdy mam, wiesz, tyle tych produktów na sobie, nie? I teraz chyba już zostały tylko usta. I na koniec błyszczyk. Serio, wygląda mi plalka. Ale też mi się to podoba. Podoba ci się? Tak, no. To jest takie moje słodsze wydanie, wiesz, o co chodzi. A ten jest taki uroczy, mam wrażenie. No, taki pasuje do ciebie. Tak. Jeśli chodzi o ten makijaż, to mega mi się podoba, serio. Naprawdę jest bardzo spoko, w sensie dobrze się nim czuję. Nie wiem, czy to jest jakby kwestia tego, że ja tego podkładu naprawdę dużo dałam, ale moja twarz w ogóle jest taka porcelanowa. Ja nigdy nie miałam takiej ładnie jakby pomalowane twarzy. Ten konturowanie mi się też mega, mega podoba. Jedyne co, to brakuje mi podkreślenia troszeczkę kącika oka. A co do makijażu twoim kosmetyka, mi się też strasznie podoba. Właśnie tak słodko, tak jak mówiliśmy, jak taka laleczka trochę. Jedyne co ja bym zmieniła, to mocniejsze brwi. A czy ty malowałaś te brwi? Nie. Nie malowałaś? Nie. A? To nie, zapomniałam. Jest, dajcie znać w ogóle, co sądzicie. Jak w ogóle podobał wam się odcinek z Marvin? Czy chcecie więcej odcinków z nią? Ja oczywiście zapraszam na wszystkie media społecznościowe. Ten challenge. Dziękuję ci bardzo, że tutaj dziękuję. Mogłaś mi gościć, a ja gościłam cię na moim kanale. W końcu ktoś do mnie przyjechał na moją wiochę tak naprawdę. Tu jeszcze nikogo nie było. W ogóle jesteś pierwszą osobą z internetu, która przyjechała do mnie. Wow. A do której ja nie musiałam jechać, więc jestem mega zadowolona. No i co? Dziękujemy wam bardzo serdecznie za tego odcinka. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia i pa, pa. Bye. Bye.